No i dupa. Halo, halo? No. No i ciekawe, czy szamana słyszycie, czy nie słyszycie? Jakieś jest opóźnienie. Jestem. No, ja już myślałem, że dzisiaj nie będę musiał nic nadawać, bo szaman właśnie z Matrixa wrócił, a ty kurczę. Wszyscy czekają na kolokwium. No to zobaczymy pełniowe kolokwium, moi mili, bo dzisiaj pełnię mamy. No i tak mocno i gorąco, że tak powiem, Matrix mocno programuje ludzi, tak by to szaman powiedział. Po całym dniu może nie jakoś tak mocno zanurzonym w Matrixie, ale jednak się trochę poprzemieszczał. No i tak to wychodzi. Słuchajcie, że nieraz szaman o tym mówił, że postrzytuwali, nie tylko można powiedzieć my odzyskaliśmy trochę świadomości, ale w pewien sposób Matrix ruszył do tego, żeby zawalczyć o swoje przetrwanie, ponieważ mnóstwo treści było wcześniej przęgniętych w niego czy przez niego. Można powiedzieć, że po części to robili sami ludzie, ale te główne programy, które były takimi wrzutami na ogólną przestrzeń, można powiedzieć, były wzmacniane jego energią, a czasami wręcz przez kontrolerów programowo w odpowiednich węzłach czasowych wgrywane i w odpowiedni sposób przedstawiane. Teraz już oręż Matrixa jest dużo mocniejszy, moi mili, bo każde dziecko, które dostaje do ręki, obojętnie czy to tablet, czy smartfon, czy inny fon podpięty do sieci, jest, można powiedzieć, w sposób dowolny programowane. I mimo że tego kompletnie ludzie nie odbierają, to nieraz o tym mówiłem, że nie tylko ten program i ta treść działa, którą aktualnie się przegląda. Działają również inne treści, które są, można powiedzieć, w eterze. Oczywiście w eterze takim wzmocnionym właśnie urządzeniem, bo można by powiedzieć, że my tych treści i tak mamy w eterze, czyli w przestrzeni, która te treści przenosi, wystarczającą ilość, żeby się programować. No i można tak powiedzieć, że dokładnie tak jest. Myślę, że sami jesteście w stanie to doskonale, bez uaktywniania nie wiadomo jakich zdolności i czucia, poczuć, jaka jest różnica, kiedy jesteście w mieście wielotysięcznym czy settysięcznym, może takie 20 czy 30 tysięczne miasta jeszcze takiego mocnego eteru nie mają, ale już około ponad kilkuset tysięczne, przynajmniej półmilionowe, już mają ten eter bardzo mocny. Im większe miasto, tym jest to silniejsze i tym bardziej wpływa na świadomość. Bardzo trudno, czy może nawet nie, to jest utopijne stwierdzenie, bardzo, bardzo trudno. W zasadzie wręcz nie jest możliwe wykręcenie się z pewnych rzeczy, będąc w takiej przestrzeni. Natomiast kiedy przemieścimy się do przestrzeni niezindustrializowanej, im taka bardziej ona jest oddalona od właśnie takich molochów,
tym natychmiast głębiej i szybciej się odczuwa właśnie ten spokój, bo po takim kołowrocie matrixowym, miejskim, no ten spokój jest wręcz totalny. Na tyle wielki, że większość ludzi nie jest w stanie w nim funkcjonować zupełnie i stąd, moi mili, pojawiają się właśnie takie pielgrzymki ludzi, którzy jadą do natury, nie wiem, no nawet na Skrzyczne ludzie potrafią jechać kanapą. No nie mówię, że już nie chce im się wychodzić, są w stanie tylko wyjechać kanapą na Skrzyczne, ale mało, że jadą kanapą, to jeszcze w słuchawkach na uszach albo wręcz z jakimś tam innym, nie wiem jak się te bomboksy czy inne nazywają, i jeszcze maltretują przestrzeń tym swoją muzyką. I można by wzdychać i pokazywać palcem, że jak tak można, ale słuchajcie, no jak człowiek jest bardzo, mała świadomość szczególnie, bardzo wkręcona w taką właśnie programowanie Matrixa i w ten szum, taki, który jest szumem odbieranym i poprzez świadomość, ale przede wszystkim tymi zmysłami, które w operacyjnej świadomości no, nie bardzo pracują, bo to trzeba mieć bardzo wyostrzone, żeby tyle treści jednocześnie przerabiać, ale jak najbardziej pole całe istoty jest do tego przywykłe. Ona tym pulsuje i kiedy nagle przemieszcza się w przestrzeń, gdzie tego nie ma, musi sobie coś dorzucić. I stąd się biorą właśnie takie sytuacje, można powiedzieć, że powszechne. Nie wcale niewiele mniej ludzi z słuchawkami na uszach jest w naturze niż w środowisku miejskim, licząc do ogółu populacji, która tam przebywa. Proporcje myślę, że są bardzo podobne i moi mili, tak to właśnie trochę wygląda, że bardzo trudno z pewnych rzeczy jest się powypinać. Wymaga to czasu. Nieraz już o tym mówiłem, że dopiero kilka dni przebywania w naturze powoduje, że nasze pole dochodzi do naturalnych rozmiarów. Dla tych, którzy bardzo długo nie przebywali w ogóle, nie wyrywali się z takiej matrixowej, mocnej przestrzeni, to nawet kilka dni czasami jest mało, czasami musieliby być no, co najmniej tydzień, a czasami dwa, żeby pod warunkiem, żeby sobie pozwolili na to, żeby właśnie się regenerować na tyle, no bo właśnie bardzo często odzywają się takie naturalne blokady, które powodują, że takie szybkie przełączenie, bo dla takich ludzi 7 dni czy 10 dni to wbrew pozorom jest jeszcze dla pola, które może wrócić do naturalnych rozmiarów bardzo szybkie, mimo że Matrix można powiedzieć goni, ale to tempo matrixowe to jest zupełnie co innego. Tam to tempo się objawia w obłędzie, można powiedzieć. Natomiast tempo zmiany czy przywrócenia pola do naturalnych rozmiarów dla istoty, która do tego kompletnie nie przywykła, już w zasadzie o tym zapomniała czasami wiele, wiele lat, a są istoty, które nigdy w zasadzie ich pole nie doszło do naturalnych rozmiarów, a można powiedzieć inaczej, że jest naturalnych rozmiarów, ale w przestrzeni właśnie zindustrializowanej, w przestrzeni technologicznej. I moi mili, to jest podstawowa różnica również, jeśli chodzi o czucie i o postrzeganie. Wszyscy ci, którzy nie są w stanie tego pola swojego powiększyć, pewnych, można powiedzieć,
nie mówiłbym tu zdolności, ale pewnych możliwości nie przejawią w swoim polu, w swojej istocie, bo do tego właśnie wymagana jest pewna moc. A moc osiąga istota wtedy, kiedy jej pole funkcjonuje w miarę w normalnych rozmiarach, w miarę adekwatne do czasu, który my mamy. Tak jak mówiłem, to pole, można powiedzieć, że w przeciągu kilku lat powiększyło się dwukrotnie. To normalne pole istoty. To się stało na skutek i szczytu fali, i na skutek właśnie wzrostu wibracji całej biosfery, można powiedzieć, nie tylko ludzi i świadomości, bo z tą świadomością to wręcz jest niekoniecznie, tak? Jak to samym często powtarza, natomiast niezaprzeczalnie przestrzeń swój potencjał zmieniła, matryce, można powiedzieć, że dwie dodatkowe w tym czasie, czy może nie dodatkowe, ale takie, które wcześniej były, no w ogóle nieaktywne, a nawet jak aktywne, to niedostępne dla większości ludzi, się uruchomiły i to spowodowało, że no, z jednej strony to rozdzielenie światów, o którym swego czasu szaman często mówił, a z drugiej strony właśnie walka tego świata wskazanego na technologię, w którym my żyjemy, moi mili. To nie jest świat jakiś abstrakcyjny, kosmiczny, kosmitów żyjących w innej galaktyce, tylko to jest świat, w którym my żyjemy. I ta technologia, pomijam tutaj technologie manipulacyjne, słuchajcie, ale ta technologia, która na co dzień, którą się wspomagamy, cały mainstream, który w mniejszej czy większej dawce w jakiś sposób wchłaniamy, bo nawet szaman, który telewizora nie ma już od wielu lat i w zasadzie czasami pójdzie do kina, bardzo rzadko, czasami ogląda filmy gdzieś tam na rzutniku albo w komputerze, ale to też raczej rzadko, bo tych filmów, które są do oglądnięcia, jest bardzo niewiele. Szaman je ogląda tylko programowo. Natomiast no, było nie było z wiadomości i z internetu, i z tych wszystkich informacyjnych, również mainstreamowych portali korzystam, choćby po to, żeby pewne rzeczy móc zweryfikować. No i Matrix jak najbardziej, dziś taki znowu trochę inny temat, ale w tym czasie takim wyjątkowym, na wyjątkowym ze względu na jego dojrzałość, o może tak ten czas w końcu nazwijmy, dużo takich wrzut z różnych stron szaman będzie tutaj wprowadzał, a potem będziemy to wszystko rozbudowywać, bo te tematy są takimi no, skompresowanymi, zzipowanymi treściami, które z czasem sobie właśnie będziemy otwierać głębiej i szukać tam nie tylko głębi, ale przede wszystkim możliwości i takich różnych zapętleń, które powodują, że często właśnie poprzez te zapętlenia ludzka świadomość, nawet taka jak wasza, która no, jest dużo ponad przeciętną, nie jest w stanie się z różnych powodów właśnie, z powodu tych zapętleń wypiąć z pewnych rzeczy. Jedni z was to czują, inni tego nie czują,
inni to dopiero jeszcze poczują. Będzie to z czasem coraz bardziej, może nie tyle dolegliwe, ale można by nawet użyć takiego słowa, że dolegliwe, bo też przyjdzie taki czas, kiedy każdy z Was, w zasadzie każda z istot, które to będą czuły, będą miały taki czas na to, żeby podjąć decyzję, czy chcą w ogóle z tego wyjść, czy nie. Bo było, nie było, koegzystowanie w dłuższej perspektywie w takich dwóch rzeczywistościach trochę, to jest koegzystowanie, które prowadzi do obłędu w pewien sposób. Bo te rzeczywistości nie do końca będą kompatybilne na tyle, żeby móc się między nimi przełączać. Jak najbardziej żyjąc w przestrzeni, która powoduje, że odzyskujemy siebie, możemy do przestrzeni z czasem matrixowej wrócić, ale potrzebujemy czas właśnie na takie pełne odzyskanie swoich mocy, czyli tych wszystkich potencjałów, które są dla nas dostępne, które się aktywowały w naszym polu i które czekają na używanie. Taka nomenklatura, o której szaman już nieraz mówił, ale z perspektywy właśnie szamana mówi o tym, ale nie bardzo widzi tych, którzy chcą to zamanifestować. Gdzieś tam na poziomie chciejek, jak to czasami szaman mówi, to się przejawia, natomiast realnie, kiedy dochodzi do rzeczywistych decyzji, czasami one są bardzo klarowne i jasne i oczywiste, czasami są bardzo zaewoluowane w różnych właśnie poskręcanych programach, pętlach i innych labiryntach, które sobie świadomie czy nieświadomie stworzyliśmy w różny sposób, a w czym Matrix z pewnością ze swoim oprogramowaniem nas nie wspierał w tym, żeby to było bardziej klarowne, tylko wręcz to zaplątywał. Bo moi mili, całe działanie programowe technologii jest teraz skierowane na to, żeby ludzi zamknąć w technologii, żeby całą populację zamknąć, żeby nawet rozrodczość, o czym szaman gdzieś tam tak na marginesie tylko i na potencjałach wspomina, ale teraz będzie o tym mówił coraz częściej, bo przypuszczam, że już niedługo pojawią się obłędne propozycje, żeby jednak rozmnażanie się było sterowane przez, zobaczymy, jakież to ujawnią się na przestrzeni technologie rozrodczości, ale w dobie, kiedy być może uda się osiągnąć 60% społeczeństwa, które nie będzie miało możliwości prokreacji, będzie to bardzo temat chwytliwy. I kiedy da się ludziom taką możliwość, żeby to w jakiś sposób przenieść w stronę technologii, to wielu za tym pójdzie, bo dla nich nie będzie, zresztą powiem tak, nie chcę otwierać takich opcji, ponieważ nie chcę ich na razie wspomagać, natomiast z pewnością już niedługo się takie wrzuty pojawią i to z wielu stron, bo
nawet politycznie szaman przewiduje, że będą one kupowane z tego względu, że przecież wesprą te państwa, które mają ujemny przyrost demograficzny, no i już za 10 lat będą mieć kłopot, żeby utrzymać tych wszystkich, którzy w pewien sposób wychodzą już z wieku produkcyjnego, a kasy wszelkie ubezpieczeniowe, nie tylko w Polsce ZUS-owe, ale i w całej Unii i można powiedzieć w całym świecie technologicznym świecą pustkami. I moi mili, to jest właśnie też jeden ze sposobów. Ludzie mówili, czy zostali wkręceni w różne opcje spiskowe czy niespiskowe, tak się to nazywało, jak tutaj ta depopulacja będzie robiona, natomiast no, ona jest robiona w najprostszy sposób, jaki jest możliwy, za pomocą żywności i oczywiście coraz głębiej to postępuje i za pomocą produktów ropopochodnych. Za pomocą plastików miękkich, za pomocą różnych innych syntetyków, bez których w zasadzie nie jesteśmy w stanie funkcjonować jako społeczność. No i nie mówiąc o tym, że chipowanie i te wszystkie rzeczy już nie są potrzebne, bo już jest na świecie ponad 5 miliardów chyba, czy ponad 6 miliardów użytkowników telefonów komórkowych, innych smartfonów i innych fonów, które doskonale spełniają rolę chipa. Można powiedzieć, że są w porównaniu do chiparyki, w jakim zamiarze pierwotnym miał być wprowadzony w ludzkie ciało, mają możliwości dużo większe. No i niewielu jest takich, którzy z nich by zrezygnowało. A śledzą nas, za ich pomocą jesteśmy lokalizowani, za chwilę za ich pomocą większość, przynajmniej tutaj w Europie, z industrializowanym świecie, mocno ztechnicyzowanym, będzie mogła być śledzona, gdzie płaci, za co, do jakich sklepów wchodzi, bo wszystkie te czytniki, żeby móc klienta powitać, będą za chwilę technologią tak powszechną, jak dzisiaj są kamery, które śledzą i czy tam śledzą, nagrywają wszystko, co popadnie. Ulice, chodniki, centra handlowe, miasta całe, no i ludzi w domu, bo przecież ludzie sami to kupują, wieszają sobie to wszędzie, podsłuchują i nagrywają siebie, więc można to siebie nawzajem. No i cóż, moi mili, w zasadzie chyba tego nie trzeba komentować i nie wiem, na ile do końca wy jesteście w stanie poczuć, jak w zasadzie ludzie sami na siebie wydali wyrok, akceptując tą technologię. Nie ma od tego już odwrotu i w zasadzie na tym poziomie wszystko to już jest pozamiatane. Nie jest pozamiatane tylko na poziomie programowym, bo jeszcze ci, którzy piszą programy, które weryfikują, można powiedzieć, świadomość w pewien sposób, czyli piszą algorytmy na człowieka jako konsumenta, bo to jest dla Matrixa najważniejsze, no to jeszcze nie przekracza, ich skuteczność nie przekracza 70%,
ale słuchajcie, no skoro 70% populacji da się zapiąć w programy komputerowe, da się przewidzieć ich zachowania, ich odruchy w konkretnych sytuacjach, na razie chodzi głównie o zachowania konsumenckie, ale to nie jest tak, że nie są wprowadzone i pisane inne programy. Są również pisane programy, które przewidują, co człowiek myśli w danych sytuacjach, i są pisane programy takie, które mają konkretne myślenie w pewien sposób wzbudzać w populacji. A potem tylko jest najistotniejsze, żeby te programy zamanifestowały się w matrixowej rzeczywistości i, moi mili, one się manifestują za pomocą dźwięku, za pomocą kolorów, za pomocą różnych technicznych rzeczy, które na co dzień są nam dostępne i kompletnie nie zdajemy sobie sprawy, nawet wy nie zdajecie sobie sprawy z tego, jak głęboko one programują świadomość. Szaman, z czasem już kilka prób było, ale ponieważ to są bardzo wydatkujące, czy potrzeba bardzo dużo energii, żeby te programy tak po kolei rozbierać, więc szaman pewno będzie to tylko wrzucał już z gotowych audycji, bo wtedy, kiedy siedzę przed komputerem i, można powiedzieć, szaman bardziej czyta pole wasze, czyli słuchaczy, niż pole matrixowe, bo raczej od pola matrixowego w audycjach to szaman wolałby się uwolnić, no to jest to mało możliwe. Natomiast czytanie matrixa i tych programów obłędu, które wrzuca jako takie bazowe programy, metaprogramy, które tą przestrzeń populacyjną i, można by powiedzieć, umysł genetyczny programują, jest to dość tak, potrzeba na to bardzo, bardzo dużo energii. Szaman po takich działaniach potrafi w przeciągu kilku godzin zrzucić kilka kilogramów, słuchajcie. Więc to świadczy o tym, jaki to jest wydatek. Ponieważ, można powiedzieć, jego umysł musi stać się do tego w ogóle taki dyslokacyjny. Nie być tylko umysłem człowieka, ale być takim meta umysłem, można powiedzieć, genetycznym całego gatunku i wychwytywać to, co na ten umysł najbardziej wpływa w tym momencie programowo. A to się bardzo, bardzo, bardzo zmienia. Tutaj ludzie, kilka rządów kupiło zajebiste technologie, kupiło to jest złe określenie, ale dostało, można powiedzieć, w prezencie od cywilizacji, którym zależało na tym, żeby rozwój ludzkiej cywilizacji przebiegał jako rozwój, można powiedzieć, takiego biocybernetycznego społeczeństwa. No i na tą chwilę się to doskonale udało. I wrócę teraz na koniec, bo nie chcę dziś aż tak mocno kręcać tego tematu, że tylko dla tych, którzy odważą się żyć obok tej cywilizacji, pod warunkiem, że uda się zbudować alternatywę, i to alternatywę nie taką, która będzie na regułach matrixowych, tylko taką, która będzie na regułach ludzi wolnych. Natomiast można powiedzieć, że ci, którzy się mają z perspektywy szamana, zaznaczam, za ludzi wolnych, to oni w sposób fantastyczny kupują matrixowe reguły.
Oczywiście na początku tego nie widzą, wtedy kiedy są w stanie to zauważyć, to w zasadzie nie są w stanie już z tego zrezygnować. Jest to majsterz tych matriksach, ale o tym też dużo głębiej porozmawiamy, czy tam szaman będzie mówił, jak czas dojrzenie na przestrzeni. Bo to wszystko są, słuchajcie, no wrzuty, z którymi zmierzyć się jest, tak jak mówię, bardzo, bardzo, bardzo ciężko, bo programy Matrixa w tym czasie, kiedy można powiedzieć jest czas na odłączanie ich, są wyjątkowo agresywne, są wzmacniane nie tylko technologią, ale można powiedzieć przede wszystkim technologią, multiplikują się na przestrzeni. Szaman nawet nie ma opcji, czy nie ma, nie ma, bo musiałby się w to wkręcić, żeby odczytywać, jak one są teraz przenoszone, ale prawdopodobnie są opcje takie same jak przenoszenie fal, można powiedzieć, radiowych, czyli są do tego wykorzystywane również nadajniki. Są na tyle mega funkcyjne, że są w stanie nawet takie częstotliwości przenosić. To jest, słuchajcie, brzmi może trochę jak wariactwo, no ale to wariactwo takie jest, moi mili. Wszystkie światy materialne powstają no, na bardzo wielu poziomach. I żeby takie krytyczne momenty dla rozwoju cywilizacji zapiąć w odpowiednie algorytmy, które mają, można powiedzieć, przynieść z punktu widzenia programistów i nadzorców tego Matrixa określony efekt, stosuje się w tym okresie wszelkie możliwe technologie, natomiast kompletnie one wyprzedzają i świadomość ludzi, i czas, można powiedzieć, w pewien sposób, w którym się manifestują. To znaczy nie są do odkodowania przez ludzi na bieżąco. One w tym punkcie czasowym, w którym teraz żyjemy, są tak szybko ewoluują, że można powiedzieć, że nawet ludzka myśl nad nimi nie nadąża. Bo jest to wyjątkowy czas właśnie dla rozwoju technologii. Później to już nie będzie takie spektakularne. Oczywiście ten finalny efekt, który w pewien sposób zamknie na powrót ludzką świadomość w karbach matrixowych, będzie bardzo spektakularny i to będziecie obserwować również wy. Wielu z was, no, myślę, że szeroko oczy się otworzą, kiedy technologie, które są już opracowane, nagle staną się, można powiedzieć, technologiami w powszechnym użyciu. A to zajmie raptem no, kilka lat. Myślę, że nie więcej. No ale w międzyczasie szaman może również przy pomocy tych, którzy to wesprą, trochę z tego rozmontuje, więc niekoniecznie to wszystko będzie mogło się zamanifestować. Cóż, moi mili, dziś tak trochę w zupełnie inny sposób, było mi było z grubej rury, więc jutro być może wrócimy do tematu albo wczorajszego, albo być może sprzed kilku dni. A dzisiaj już kończę, bo mógłby się szaman wyjątkowo rozpędzić i no ale się odniosę na koniec. Im mocniej się wyciszę, tym bardziej słyszę dzwonienie w uszach. I Arturo myśli, że to jest
związane z podnoszeniem się częstotliwości Ziemi i nas samych. Natomiast, Artur, muszę cię zmartwić, z perspektywy szamana oczywiście nie musisz wierzyć szamanowi, możesz sam to badać na swój sposób, ale to technologia tak szumi niestety. Cisza nie szumi, słuchajcie, a technologia szumi bardzo. I niestety właśnie, kiedy łączymy się głębiej ze sobą, to słyszymy w pierwszej kolejności tą technologię. I jest swoistym obłędem, bo bardzo trudno się wypiąć z tego, żeby tego nie słyszeć. Im większa cisza w nas, tym głębiej słyszymy technologię, która nie pozwala nam zgłębić naszej własnej ciszy. Bo skoro w swojej ciszy słyszymy technologię, no to nie słyszymy swojej ciszy. To jest taka sprzeczność pozorna, ale ona nie jest sprzecznością pozorną, ona jest sprzecznością rzeczywistą. No i moi mili, coraz bardziej zdajemy sobie z tego sprawę i niewielu z was jeszcze zadaje sobie pytanie, jak się z tego wypiąć, bo w którymś momencie to staje się upierdliwe i przeszkadza w pewnych rzeczach. Oczywiście można przez to przejść, moi mili, ale nie jest łatwo. Jak się wspierać w takich sytuacjach, kiedy nasza świadomość czy wasza świadomość będzie na granicy, no nawet bym powiedział, obłędu, bo będzie chciała przez to przejść w pewien sposób, a to będzie chciało ją, no, że tak powiem, zapiąć z powrotem w obłęd. Tak metaforycznie powiem, skończymy dzisiaj, bo to wcale nie będą łatwe procesy i tylko kilka procent ludzi, a powiem tak, kilka procent na potencjale, więc w realu może jakieś 300 populacji, czyli co 3 osoby na 1000, to nie jest tak dużo, będą miały, czy będą przechodziły przez takie procesy. No i wcale to nie będzie łatwe, moim. No cóż, nie będę tego dalej nakręcać, bo niektórzy się zaczną bać, a to jest ostatni z celów szamana. Szaman takich celów nie ma, żeby kogokolwiek straszyć, ale siłą rzeczy informacja taka, no gdzieś tam powoduje, że chodzą ciarki na plecach, po plecach. A to wszystko dlatego, że ciągle oczekujemy, czy można powiedzieć, jesteśmy wkręceni w oczekiwania matrixowe. Posłuchajcie sami siebie, spróbujcie w tej ciszy, która no nie do końca jest nam dana, dlatego że ciągle wokół otacza nas technologia, nawet tam, gdzie można powiedzieć jej nie ma, nawet w dzikich Bieszczadach, bo nie powiem, że Chondraski to jest jakieś zajebiście ciche miejsce, to jest takie na styku Matrixa, ale takie właśnie jak powinno być, ale nawet w dzikich Bieszczadach, moi mili, tą technologię słychać. Oczywiście tam w tą ciszę można wejść dużo głębiej, no ale to ma też swoje plusy i minusy, o których powie szaman chyba już w następnej audycji. Już nie będę się do tych waszych rozkminek i do harpa i do innych rzeczy odnosił dzisiaj, bo zrobiłoby się z tego godzina, a to już, kurczę, szaman był trochę po czasie, więc pewno pora mocno późna dla niektórych. Także jutro szaman chyba do Matrixa nie pojedzie, więc powinno być o czasie. A dziś popatrzcie jeszcze trochę na niematrixowy księżyc, choć dla niektórych on jest też produktem technologii i nadaje tylko złą muzykę, ale szaman taką złą muzykę księżycową, szczególnie w czasie pełni, bardzo lubi.
bo ona bardzo pobudza no, na wielu poziomach i na wielu gęstościach. I jak ktoś jest w stanie to zintegrować, to jest to no, fajne. Przynajmniej z perspektywy szamana. Także dobrej nocy, moi mili. I do jutra. Trzymajcie się.